Siema, witam Ronaldinho Gausa z tej strony, witam w studiu komentatorskim. Gramy sobie, słuchajcie, dzisiaj Wiedźmaka. Będzie to pierwszy odcinek na totalnym cirku. No i co, myślę, że zaczniemy to intrem i później będzie czas na gadanie. Wiedźmin 3, dziki gon. Wszystkimi dodatkami. Mam nadzieję, że będzie intro na sam początek. Mam nadzieję, że dobrze ustawiłem. O, wychwyci gierkę. To jest to intro? No chyba nie to intro. O, CD Projekt Red przedstawia. Dobra, więc pierwszy raz, kiedy znowu siadłem po 3 miesiącach coś nagrać. Teraz sobie trochę pogadamy. Oj. Oj, 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 coś za cicho. Włodzimierz Saranowicz. Przyciskających dzieci. Kurde, nadal za cicho, czekajcie. 100% jest teraz. Emhyr wprowadził swoje legiony na nasze ziemię. Oblega każdą twierdzę stąd, aż po góry Sinę. Wściekły i wygłodniały wciąż gryzie i kąsa. Ludzie północy, stoicie nad przepaścią. Wasi królowie was zawiedli, więc zwracacie się do bogów. A jednak nie błagacie o przebaczenie. Nie posypujecie głów popiołem. Zamiast tego lamentujecie. Pytacie, czemu bogowie nas opuścili. Musimy wrócić na drogę, którą porzuciliśmy dawno temu. W przeszłości nasz świat przeplatał się z innymi w procesie, który... Koniunkcją sfer. Nie wiem, czy delikatnie nie jest za cicho tego. Najwyżej podgłosimy to i zmontujemy ten odcinek. Głosiem tego kataklizmu jest nikczemna siła zwana magią. A jednak nie wygnaliśmy jej. Zamiast tego studiujemy jej niegodziwe arkana, by zdobyć władzę i bogactwo. A co z tamica u naszych drzwi? Ohydnymi reliktami koniunkcji sfer? Trollami? Trupojadami? I wilkołakami? Czy podnosimy przeciw nim oręż? Czy raczej zrzucamy ten ciężar na innych, na tak zwanych wiedźminów? Porzucone dzieci, szkolone by używać mrocznej magii, zmutowane za pomocą bluźnierczych rytuałów. Wysłani do walki z potworami, nie potrafią odróżnić dobra od zła. Blady płomień człowieczeństwa, który kiedyś w nich płonął, już dawno zgasł. Z każdym rokiem jest ich coraz mniej, to prawda. Ale kilku wciąż przemierza nasze ziemię, przelewając krew za pieniądze. Wiedźmin 3. Po dziś dzień swym istnieniem przynoszą nam hańbę. Północ krwawi, chłostana biczem wojny. To kara bogów za nasze grzechy. Nie zapominajmy też o okrutnej plazie spoza naszego świata. Wszak dziki gon galopuje po niebie w każdą pełnię. Mroczni jeźdźcy porywają w nieznane nasze dzieci. Niektórzy mówią, że to zwiastuje drugą koniunkcję. Czy damy radę powrócić na drogę światłości? Czy znajdziemy siłę, by wygnać czarodziejów z naszych królestw? Zjednoczyć się wokół ciepła wiecznego ognia? Bliski jest czas miecza i topora. Tej wojny nikt za nas nie wygra. Bliski jest czas szaleństwa i czas pogardy. No i teraz pewnie będzie za głośno. Raz, dwa, raz, dwa. No jest w miarę głośno. Dobra. Więc mamy intro, zaczynamy tutaj pierwszy odcinek z gry Wiedźmin 3. Musimy sobie na początku tylko kilka słów wyjaśnienia. Mówiłem, że znikam w poprzednim odcinku, mówiłem, że znikam na około rok, półtora roku. Szybko zleciało. No, jesteśmy 2-3 miesiące później, ale taka mi ochota nasza na to, żeby zagrać sobie w Wiedźmaka i powoli będziemy ruszać z tą maszyną nagrywania odcinków. Oczywiście przejdziemy sobie Wiedźmina Dzikiego Gona, przejdziemy Serce z Kamienia, Krew i Wino i wszystko przejdziemy. No tak się nie mogę doczekać, żeby zagrać w tą gierkę po raz kolejny, bo jak widzicie są tu, no trochę razy udało mi się tą grę przejść.
przejdziemy ją jeszcze raz, tym razem. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba, wpaść na Twitcha, Discorda, wszystko macie w opisie i musicie dać mi chwilę na to, żebym się przyzwyczaił z powrotem do nagrywania, że jeżeli głośność będzie w tym odcinku źle ustawiona, to najmocniej przepraszam, no i oczywiście w kolejnym to ustawimy, lepiej ustawić delikatnie za cicho niż delikatnie za głośno, więc zostawię tak na 70%. Lepiej, żeby było za cicho w tym odcinku niż kurczę za głośno, bo później nic nie będzie słychać. Nawet jeszcze ciszej. No i taki organizacyjny odcinek, nie mogę się doczekać, kurwa, że chcę zagrać w Wiedźmina. Także grajmy, kamerka jest tak ustawiona, no bo nie planowałem nagrywać odcinków. No ale w Wiedźmina, no muszę sobie zagrać. Odcinki będą raz dzienne, pewnie około 16 albo około 14. Niekoniecznie tylko z Wiedźmina, ale może z jakichś innych gierek. No i co, resztę, to już resztę powiem o tych, bo będą główne odcinki, będą odcinki, kurwa, nie mam, bo zawsze miałem kamerkę z tej strony, a nie z tej. Będą odcinki główne, z głównymi misami, odcinki poboczne, ale to może wyjaśnimy dalej, bo już wstęp trwa, kurczę, 6 minut. Nowa gra. Od początku. Oczywiście, że droga ku zagładzie, ze skalowaniem potworów, jeżeli to będzie słabo się grało, bo będziemy zabijać każdy możliwy dziki pies po drodze i będzie to bardziej wkurzające niż wymagające, to sobie to skalowanie wyłączymy. No, gramy na najwyższym możliwym poziomie trudności, także przygotujcie się na długą 100-odcinkową serię i odcinki po jedną godzinę. Droga ku zagładzie, tylko dla wytrwałych i dla szaleńców. W ogóle teraz zauważyłem, że tu Wiedźmin siedzi i medytuje i tu jest ta scena z cinematika Wiedźmina i ta laska co śpiewała i on zabijał w tej szopie. Idealny moment, droga ku zagładzie. Wyświetlanie samouczków włącz. Symulacja wyborów z Wiedźmina 2 włącz. O kurczę, nawet nie wiedziałem, że jest taka opcja. Bo chyba grałem Wiedźmina 3, grałem przed tym jak grałem Wiedźmina 2 tak generalnie. Mam kolejne intro, no dobrze, zobaczmy. Widziałem to 1000 razy. To jest Yennefer, którą szukamy. Włączyłem też alternatywne stroje postaci. No i te pierwsze cinematiki, które wychodziły, no to... Kurczę, no bardzo jest klimatyczna ta gierka. Jak ja słyszę tą muzykę, to jest... Wiedźmin 4 został zapowiedziany, więc myślę, że musimy nagrać Wiedźmina 3, ostatecznie się z nim pożegnać, bo ile już można grać w tego Wiedźmina, przyszedłem go bardzo dużo razy, nawet w 2013 roku, na 15 FPS-ach w niego grałem. O, to jest ten gościu, teraz się zorientowałem, to jest ten gościu, którego on wiesza w innym cinematiku. Ale jest kurczę gorąco. 34 stopnie. O, już się nie mogę doczekać. Krwawy baron przed nami. Krwawy baron przed nami. Poroniec. O, co ja spoileruję już wszystko. Za całą gierkę. Gunter o team. Jezus Nazarejski. Dobra. To będzie fantastyczna, mam nadzieję, przygoda. Ale co trzeba im przyznać, że jednak te cinematiki, jak to jest na 2013 rok, są piękne. No się nie mogę doczekać, aż wyjdzie Wiedźmin 4. To będzie petarda. Pewnie mój komputer tego nie uciągnie. Będę musiał czekać 6 lat na nagranie serii, tak jak teraz. Chociaż do Cyberpunka specjalnie kupiłem różne rzeczy, żeby zagrać w Cyberpunk, na przykład słuchawki, bo nie miałem. Myślę, że będzie inwestycja. Jak Wiedźmin 4 wyjdzie, to wymiana. Wymiana, inwestycja na nowe. Na nowy kompi, na wszystko. Chociaż taka inwestycja została poczyniona. Dlatego teraz możemy zagrać Wiedźmaka. Mogę go nagrać w 2K.
w absolutnie najwyższej rozdzielczości, w najwyższych ustawieniach, jak to jest możliwe. Wszystko jest na full epic. Nie ma nawet jednego ustawienia, które nie jest na full epic. I witamy. Jemalu. Mam nadzieję, że nie wywali nagrywania albo coś. Może też tak być. O! No dobra, dobra, wczytuję się. Luz, luz. To w ogóle była scena z tego. To nie była gierka? To była nagrana scena. To jest gierka. Bo widzę, że mam 130 FPS. Nie chciałbym bardzo tego skipować. Ale muszę sobie ustawić lockup FPS-owy, żeby wam nie lagowało, bo widzę, że jest GPU na 100%. Mam strasznie dużo FPS, więc trzeba trochę zlokować, ja. W ustawieniach pewnie... Dobra, halo, halo, przerwa techniczna na stadionie. Jednak wywaliło nagrywanie. A jeszcze podciągę ustawienia do Uber. Lepiej się nie da. Stopy. Boże. Oj, wypadłem z formy żartów. Będzie trzeba nadrobić. Spokojnie, spokojnie. Oj. O kurwa, ale wiatraki się odpaliły. Dobrze wiesz, że mnie to nie bawi. Klasyka, tyle razy coś widziałem tą scenę, to... Ale można zobaczyć jeszcze raz. Nie ma żadnego problemu. Jest już południe. Obiecałeś Ciri, że z nią poćwiczysz. Idź już, zanim Wesemir zanudzi ją na śmierć tymi swoimi rycinami. Dajcie mi sterować. No to na razie. No, na razie. Dla ludzi, którzy nie oglądali Wiedźmina, postaram się oczywiście nie spoilerować tutaj. Przeszedłem go wystarczająco dużo razy, żeby wiedzieć wszystkie, praktycznie każdy szczegół. Więc postaramy się tutaj nie spoilerować, a jednocześnie może rzucać takie smaczki dla tych, co wiedzą. Ci, co wiedzą. Nie, ci, co nie wiedzą. Ci, co wiedzą. Jak już mówiłem, włączyłem alternatywny look na Wiedźmaka i dlatego na Yennefer. Nie wiem, czy wygląda jakoś inaczej niż postawce. Czy mogę wreszcie położyć moje rączki na klawiaturze i zacząć klikać? Mogę. Witaj w samolotku gry Wiedźmin 30 Gigon. Możecie wprowadzić się w podstawowe mechaniki. Dobra, spacja. Oj, nie, wariacie, ty, co to jest za sens? Nie, minimapa i zadania. Tak, to tyle to już wiem. Raz, dwa, trzy. Dobra. Dobra, już lepiej. Rozgrzewa się powoli ten sens. DPI. Żeby porozmawiać z Yennefer? Możemy. Może jeszcze poczekać. To niewychowawcze i nierozsądne. Proste. Aha, więc to takie buty. Mam nadzieję, że gierka nie jest za cicho. Zrobię sobie makijaż. Oj, może być. Już pod gasiem. Kobiet, które poznałem. Tylko ty malujesz się idąc. O, nie, znowu! Kurczę, znowu wywaliło mi gierkę. Dobra, ale na szczęście jest saving, więc czytuję i mogłem poczekać z tym czytywaniem. I rozpocząć, jak już się wczyta. Ale szybko było. Dobra, chodźmy jeszcze raz porozmawiać.
Teraz już jest git. Teraz już są zapisy włączone co 3 minutki, także nawet jak mam waligierkę, Ewan zatrzymie i tam pół biedy. Mam nową kartę graficzną, więc... Nową, 3 miesiące ją mam. Są dwa. Bądźmy nierozsądni. Ale do tej pory nie miałem okazji grać na niej. Więc to takie buty. Palić nawet żadnej gierki, więc... Zrobię sobie makijaż. A ty skończ trening i wróć do mnie. Ze wszystkich kobiet, które poznałem, tylko ty malujesz się idąc do łóżka. Nie miałem podgłosić. Nie. Przy każdej zawsze myślałem tylko o tobie. Jebany, ty tu się można wiele nauczyć. Kurwa, solidny tekst. No trzeba przyznać. Dajcie podgłosie. No ogólnie ta gra mam wrażenie strasznie cicho. Mam ją na 80%, normalnie gry mam na 3%. Więc... No nie wiem, co się tu stało. Może ja ją przyciszone po prostu tutaj, w opcjach. Ustawienie dźwięku może. Tak. Bo tutaj mam przyciszone. Ale niech na razie będzie. Powinno być tak, jak jest teraz, okej. Okay. Nie mogę użyć wiedźmińskich zmysłów. Co tu mamy za ciekawości? Badaj. Bez i agrest, oczywiście. Oczywiście. Nie grzeb mi w kosmetykach. To tu jest klucz. Zadanie zaktualizowane. Drzwi są zamknięte, jak już podejść do nich i naciśnie, aby... Co? Aha, że możemy... Że to klucza do otwarcia. Dobra, ale jeszcze chciałem zobaczyć, co to jest ciekawego. Wtedy moja postać nie umie biegać. Bieganie jeszcze nie umie. Wiem. Mógłbyś trochę przynieść, jak skończycie trening. Mógłbym. Natomiast... Nie wiem do końca, czy jeżeli coś tu zbierzemy, to nam zostanie w ekwipunku. Ale nie będę spoilerował. Wiesz przecież. Gosia. True. Dobra, już tyle razy w to grałem, że sterowanie to jest nam na pamięć tak naprawdę. Odpaliłem tylko na chwilę Wiedźmaka, to już wiedziałem, jak się kurwa steruje. Jocie dupca. Jednak ładna ta nasza przełęcz. No, Wiedźmi 3. Raz 3, 8 lat, pozdrawiam. Piękną robotę zrobił CD Projekt Red. Idziemy na dół. Myślę, że kolejnym po Wiedźminie będzie Cyberpunk. No drogą Cyberpunk to moja ulubiona gra zaraz po Wiedźminie. Jak Wiedźmina nic nie przebije, ale... Ty, no nie mogę biegać? To tak będzie szybciej. O. No zepsułem klimat, ale... Wezemir. Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzieś zniknęła. Wydaje się, że woli praktykę od teorii. Co? Pobudka, mistrzu. Takie nudne te lekcje, że sam usypię. Cholera. Przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiła notatki z Guli i Algu. Chyba nadal jest delikatnie gierka za cicho, no nie wiem. Uczy dam na 100%. Dałeś jej tę cegłę? Nic dziwnego, że zwiało. Raz, dwa? Nie no, chyba będzie okej teraz. Lekkiego pióra, prawda? Ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drukuje. Pewnie poszła na wahadła, co? A tyle razy jej mówiłem. Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec. Skoro chce poćwiczyć, proszę bardzo. Nie wściekaj się na nią. Jak tu się nie wściekać? Nic poń musi robić wszystko po swojemu. I to w niej lubisz. No dobrze. Nie jestem bez winy, ale czas z tym skończyć. Natychmiast. Kurwa, ale ta gra ma detale. Ciri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedną z nas. Widzimy się na dole. Źle. Teraz już wiem, czemu tak rwałaś się do ćwiczeń. Cięcie!
W ogóle to, co chciałem powiedzieć wcześniej. Nie czekam, aż będę miał okazję. Będę miał okazję sterować postacią znowu. Źle, postawa. A coś czuję, że przez te pierwsze odcinki, przez ten pierwszy odcinek to za bardzo sterować nie będę. Będą kascenki i. A jak myślisz? Zapoznanie. Chciałem powiedzieć, że wiedź mimo tego, że nie mam mięśni. Dobrze. Mięśni. Możesz zdjąć opaskę. Piersi? To wygląda na muskularnego. No to rzadkość jest, bo zazwyczaj te mięśnie powodują, że. Myślisz, że utopiec albo strzelec. Wyglądamy dobrze. Bo nie przeszłaś wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż strzygi bałbym się Wesemira. Zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Ojej, no. Ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. Lepiej, żeby tak było. Wesemir powiedział, że jak jeszcze raz to zrobisz, każe ci zjeść miskę ślimaków. Tych bez skorupek. Fuj! No właśnie, więc lepiej bądź grzeczny. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Idziemy przez mury. Tak, no dziś, że kurczę. No możemy przejść ten samouczek. Pewnie, że przez mury. Jesteś w wiedźmińskiej szkole? No kurwa, a co ty myślisz, że ty, no właśnie, ty. Nie przez mury? Chyba jak spadniesz. Dobra, idę pierwszy, ty. A co, wydupcaj. Dobra, chłopie, wchodzić po ścianach, kurwa, już sam wszystko umiem. Spacja, wchodzę, dobra. Ja ją wyprzedzam. Robert kurwica, gdzie idę? Tu, ty, cyk. Upadek nawet mnie zabije, jasne. Tutaj schodzimy, pyk, pyk. Dobra. Rozpierdalam ją. Dobra, przeżyję upadek, cyk, dobra, wyliczone, schodzimy tu. Cyk, cyk, cyk. I schodkami, i schodkami. Dobra, na skróty dawaj. Dobra, na skróty. No i cacy. Wyliczone, dobra, już tyle razy grałem, że mam to w genach. Co tak wolno? No i to są prawdziwe wiedźmini, a nie. Jak zobaczyłem tej na Netflixie, to mnie rozkurwiło coś. Może i lorowo spoko, ale. Bardzo cię przepraszam, Wojkowie Samirze. Ja nie znam na lorze. Rwie się do ruchu, rozumiem, ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna. Jak wyglądali to tragicznie. Musisz choćby umieć odróżnić Al-Ghula od Ghula. Po pręgach niczem u Pantera Tigris w Zerika nieżyjącej i Fizes niezdrowo bladej. No, czyli jednak przeczytałaś ten rozdział, ale i tak powinnaś była zapytać, czy... Przecież spałeś, wujku Wesemirze. Czemu od razu nie powiedziałaś, że zrobiłaś zadanie? Nie wykorzystuj przewagi przy pierwszej okazji, tylko wtedy, kiedy da najlepszy efekt. Wujek Wesemir tak mówił. No, pojętna z ciebie uczennica. Niezbyt grzeczna, ale za to pojętna. Dobra, dość gadania. Geralt w parze ze mną, Lambert ze Skellem, Ciri z kukłą. O, jest kukłą. Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz. I co wiedzą? Jak myślisz? Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawę, czy zaczynamy od razu trening dowolny? Podstawy, podstawy, bo ja tu nic nie średnio pamiętam. Oj, to jest medalion kozacki. Podstawy, podstawy. Lepiej przećwiczmy podstawy. Podobno praktyka czyni mistrza. Trzeba się nauczyć od początku. Gramy na najwyższym droga ku zakładzie i tego. I ze skalowanymi poziomami. To nie będzie przechadzka po parku zdecydowanie, bo będziemy się bili i bili. Wyciągnij miecz, Geralt! Oj, co? Tak od razu? Od rycerzy, wpływowych zbrojach, przeceteryczne. Dobra, kurwa, znaki potężne. Wciśnij Z, aby zaznaczyć lub oznaczyć cel. Dobra. Oznaczyłem, no. Pach, 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 dobra. Mocne uderzenia, to co robię? Lewy shift i... O! O kurczę. Jesteś cały Wesemir? Uniki, uniki.
Dobra, to pamiętam na pamięć. Pach. No chodź. Aby przeturlać, tak, to wiem. To turlanie jest najlepsze, uniki są, ciężkie się robi te uniki. Spacja, tak. Co? Przeszła ci ochota? Naciśnij prawy przycisk myszy tuż przed atakiem wroga, aby wykonać kontratak. Okej. Jak w większości gier. Sterowanie to chyba nie jest najcięższe. To jest myślę w miarę intuicyjne. Na koniec, młoda panno, pokażemy ci parę wiedźmińskich znaków. Zacznijmy od Quen. Od Quen zacznijmy, dobra. Q. Czekaj, aż Wesemir zaatakuje. Quen nazywa się czasami wiedźmińską tarczą, Ciri. Zaraz zobaczysz czemu. Tak jest, to pamiętam. Quen jest OP. Totalnie. On ma jakieś dojebane Quen. Aż polecą iskry. Ignie aż policą, polecą te? Dobra. Gdyby nie chronił mnie Quen, zająłbym się ogniem. I tak się jarzasz. O! Oj! Oj. A się stało, heca. Art Geralt, no dalej! Art, co dawał Art? Kinetyczne uderzenie, o kurde. Art każdego wytrąci z Akcji? Nie będę co dawał akcji, nie mam pojęcia. Kurwa, nie mogę najechać. Nie, aby rzucić na niego. A! Oszołomienie. Akcji potrafi zamącić w głowie. Akcji jest spoko, jeżeli chcemy unikać walki. Pokaż jej Geralt. Jeden łapiemy. Choćbym chciał, nie mogę się teraz ruszyć. Tak, nie może się ruszyć, plus łapiemy. Bez obaw, Ciri. Quen wytrzyma wyżej. Łapiemy duchy i one się zamieniają w postać niematerialną w materialną. I to co rzuciłem chyba też. Zamienia duchy z postaci niematerialnym na materialną. Tego zapamiętam. Ja już tu weteran, wszystko mogę. A co ja robię? A rzucam petardami. Petarda. Git? Nie git. Manekina mam rzucić. Dobra. Tu kończy się samouczek walki. Nie chcę. Dobra, starczy. Starczy, uspokój się ty. Oj. Zaczyna się. Tak naprawdę giereczka. Zaraz się zacznie. No, pokazałaś mu dziewczyno. Ciri, złaś stamtąd. Znowu jest cicho, ale to nie jest moja wina, kurwa. Aż to mała diablica. Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kermoren. Znalazłaś ten hełm? Ciri. Dlaczego to jest cicho? Postaram się, żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania. Teraz Monka Giga. Czekałem na ciebie, biały wilku. Nie! Koniec giereczki tego? Jestem spocony, ja ci dupca. Oczywiście, że nie koniec. A nie wiem, czemu dialogi są tak cicho. Znaczy te sceny jakby nie growe, bo to się odpala cutscenka, bo widzę, że FPS-y nagle spadają do 30, ale... Nie wiem, czemu to jest takie ciche. Droga do Wizimy, maj 1272, Temeria. Zaczynamy giereczkę.
porządku? Miałem koszmar. O czym? Długo bym mówić. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. Zaczęło się wyglądać gościnnej Kermoren. Grzałem się w bali, a obok... Triss? Yennefer. Zabawne co. Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A suszyła ci o coś głowę? To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Widzicie to, co tam gra w tle, nie bając na tych skrzypcach? Znajdziemy. Nie o to się martwię. Widziałeś jej ślady. Coś jej zagraża, a ja nie wiem co. Pędzi na złamanie karku przez bezdroża, pola bitew. Albo gdzieś jej się strasznie śpieszy, albo przed czymś ucieka. W każdym razie w coś się wpakowała. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Ona przecież zawsze pchała palce między drzwi. Tu dworskie intrygi, tam czarodziejskie spiski. Czego się spodziewałeś? Sam nie wiem, że jak już się spotkamy, będzie spokój, chociaż przez chwilę. Spokój? Z Yennefer. Powodzenia. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. To tylko sen. Właśnie, że nie tylko. Zawsze kiedy Ciri mi się śniła, coś było nie tak. Coś jej groziło. Nauczyliśmy ją, jak się bronić. Przed upiorami też. Zaraz będzie jasno. Pora jechać. A gdzie to zmierzamy? Chwila. Pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Szukamy Yennefer, ale... Konkretne jakieś miejsce? Mieliśmy się spotkać w wieżbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... No to mam odpowiedź od razu. Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie. Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wieżbica pod Wyzimą. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożca, wiesz którego. To prywatna sprawa. Bardzo prywatna. Aha. Rozumiem. Znaczy, nie do końca. Ale może to i lepiej. Wracając do tematu. Jak myślisz, ile mamy straty do Yennefer? 2-3 dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. Do gościńca. Oj. Słyszę i czuję. Oj, już kurwa się zaczyna. Potwory, mieszkańcy, już tak kurwa spokojnie, bo już się dobrze słuchało tej opowieści. Słyszało tą muzyczkę kurwa tego zioma, co na tym chłopie skrzypcach na dupca w tle. Już. Mieszkańcy kontynentu i Skellige nie mają łatwego życia. Nie dość, że wokół panuje wojna. Jeszcze wszędzie aż roi się od potworów. Swoją drogą chciałem tylko napomknąć, że jeżeli nie widzieliście Wiedźmina dwójeczki, no to serdecznie zapraszam na serię. Ja znam na moim drugim kanale, link znajdziecie w opisie i tam też znajdziecie gdzieś w playlistach serię z Wiedźminem dwójki. No Wiedźmin 3 to jest kontynuacja, więc warto sobie przypomnieć Wiedźmina 2, aż chyba kurczę sam zobaczę tą serię. Wtedy przypomnę, co tam się działo, kto wygrywa, kto z kim walczy i tak dalej, i tak dalej. A na pewno jakieś streszczenie sobie przeczytam, co tu się w ogóle dzieje, żeby wam jakimiś ciekawostkami zarzucić w następnym odcinku. Potwory mają nad głowami srebrne paski, co oznacza, że należy z nimi walczyć srebrnym mieczem. Okej, okay. A ja kurwa jakim... Ty! Dobra.
Weźmy Igni. Co on? Znaczy ja mogę gulę w odpowiedni... Dobra, kurwa, płoń. Dobra, udaję, że robię coś... Pierdolę, co one... Dobra, już panikuję. Cios. Ja pierdolę, to będzie ciężkie. Co ty gagatku? Dobra. Co jest? Jakaś regeneracja, kurwa, inwentory, coś? Chleba bym zjadł? Nie no, wypierdolę się na gulach level 1, no. Ale wstyd, jak chuj jest. Nie, tragedia jest, kurwa. Ekwipunek. Coś do jedzonka. Chlebek jest. Znajdują się inne... Przepraszam, że krzyczę. Znajdują się inne przedmioty, które aktualnie posiadasz. Przedmioty zostały. Dobra. Płotki, oleje, eliksiry. Dobra. Już. Spokojnie. Potrzebuję to zjeść. Co to zjeść? Jakoś? Aha, nie mogę tego zrobić w czasie walki, świetnie. Pod R mogę zjeść, pod R zjadłem. Wiem, że żarcie daje regena daje, git. Jedz. I ja pierdolę, ale to będzie długa rozgrywka, nie? Już zapomniałem, jak się rzucało to Igni jebane. Co ja mam za znak? Może weźmy sobie zamiast Igni to Quena. Ten jest na hita, walimy... Dobra, hit walnięty. Butelka wody, wszystko, regenerację potrzebuję. Kurwa, wiedźmińskie życie, ciężkie życie. O, koń mi przypierdolił. Co? Zdradziecka płotka. Dobra. Quen? Nie mogę. Nie wiem, kiedy mogę rzucać to kurwa te znaki. A dobra, widzę pasek. O, jeszcze kamerka mi się zacięła. Zaraz mnie coś rozdupcy. Pierwsze koty za płoty, jak to mówią. Pierwsze koty za płoty. W swej dawnej miłości Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. To jest też fajne, bo to jest w trakcie, kiedy ci się ładuje gierka, to jest pokazana taka scena, żebyś nie czekał jak głąb. Bardzo kurwa mądrze to zrobili. Dobra, podaj się drugie. Potwory, widzę, że potwory. Teraz tak. Quen. Ty czemu ja nie mogę uników robić? Czemu ja nie mogę skakać? Nie mogę nic zrobić. Spacja mi nie działa. Poważnie. Normalnie nie działa mi spacja. Ty. No nie działa mi spacja. Nie jest dobrze. No to będzie długa przeprawa. To będzie długa przeprawa. Może jednak bez tego zajebanego skalowania, co? O Jezusie Nazarejski. Czemu? O, wreszcie mogę uniki robić, dobra. Jest git, nie będę dosiadał konia. Unik. Spokojnie, unik. Unik i tak. Quen, podstawa, żeby unikać ciosa. I walimy gula na sukę i uniki. Obeznanie, ciosy, Z2, unik. Dwa ciosy, unik. Pięknie, mamy to. Dwa ciosy. Oj, Quen zeszło, ale to żaden problem. Już z powrotem wrzucamy Quena. I dwa ciosy. Oj, i unik. Nie siadło, ale jemy sobie chlebka. Pijemy wodę, jest git. Dobra, Quen, nie mogę, ale mogę zjeść chlebka. Oj, będzie chlebek, kurwa, ważną. Chleb będzie bardzo ważny w tej rozgrywce tutaj, na drodze ku zakładzie. Jakby były przestery, to sorry, że nie wiem, jak mam dobrze, czy mam źle mikrofon, czy dobrze, czy za cicho, czy za głośno jest, kurwa, wszystko. Nie wiem, co się dzieje, chyba troszkę delikatnie jest za głośno giereczkę, tak mi się wydaje. Szybko ściszymy na 80%. No jest jak jest, widzowie, trzeba te pierwsze odcinki... Naczuję walność, no nie mam. Już sprawdziłem oczywiście przed tutaj odpaleniem gierki. Wczytałem zapis, no i zobaczyłem. Kurwa, że się nie wywalił. I zobaczyłem głośność na starym zapisie. No ale i tak jednak trzeba o kurwa no. Ty, nie mam chleba, nic nie mam już. Nie! O kurwa no. Nie, no ja z gulami będę.
Nie no, ja chcę chyba szybką kurwa klawiaturę kupię szybszą. Jedna milisekunda reakcji, bo tu... Ktoś mnie Wiedźmin kurwa... Średnio lubi chyba atakować i bić i zabijać. Dobra. Quen kurwa, rzucaj to Quen. Rzucaj Quen. Dobrze, czekaj na atak, pięknie. Ciosy. Pięknie. Dobra, z jednym jest S. Z jednym jest łatwo w miarę. Cyk. Pięknie. Cyk. Za plecki. Dobra. Gule poziom pierwszy, kurwa. Zadawałem przeciwniku ciosy. Spocony jestem. Ciosów generuje punkty adrenaliny. Pasek adrenaliny znajduje się pod paskiem wytrzymałości. Gdy rozwiniesz odpowiednie umiejętności, będziesz mógł je wykorzystać do specjalnych ataków. Po skończeniu walce adrenalina zacznie stopniowo opadać. Okej. Okay. No tak. Gdzie przeszły wojska, tam trupojady. Jedźmy zanim więcej ich się zleci. Dobra, masz rację. Żywność można regenerować jedząc, medytując. W ziomach medytacja nie regeneruje żywotności. O. Jedzenie i elixiry można umieszczać w kieszeniach? To wiem. W górnej kieszeni masz jedzenie. Okej. Okay. Dobra. Pozbierajmy, co tu jest do pozbierania. Nie wiem, czy jak sobie tak kliknę, to będę widział. Jest do zbierania? Będę. Jak kliknę sobie wiedźmińskie zmysły. Raczej tego gówna, co pozbierałem, zjeść nie mogę. Weźmy tutaj jakieś płatki. Jakieś coś. Myślę, że to będzie dość istotne wykonywać na samym początku zadania na jakiś lepszy pancerz, żeby od początku mieć jakiś dojebany, drogi pancerz. Bo kurczę, na tym poziomie trudności, jak mnie góle rozpierdalają, to może być naprawdę bardzo długa i ciężka rozgrywka. Zbierajmy jakieś liście i jedźmy. No już idę. Z racji wykonywania zawodu ciągle są w drodze, niestrudzenie przemierzają rozległe doliny, wspinają się na górskie szczyty, pokonują przełęcze i bachniste rzeczne rozlewiska. W swoich podróżach Geralt zawsze może liczyć na pomoc płotki. Płotkę wzywamy pod X. No i sterujemy płoteczką. I chowaj miecza srebrnego. Lecimy. Spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził. Jakie to pożyteczne stworzenie? Bo z ich krwi można ważyć eliksiry? Nie, bo zjadając gnijące ciała zapobiegają wybuchom epidemii. A wiedział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. Źle się wojna dla naszych toczy. Naszych? Jakich naszych? No właśnie. Królestw Północy. Chyba królestw Radoida. Potemerii i Kedwen już nie ma. Radovid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mu? W coś trzeba wierzyć, bo żyć się odechciewa. Okej, okay. Przygotujcie się widzowie na długą serię, tak jak mówiłem. Jeszcze nie wiem do końca, jak będziemy zaznaczać zadania poboczne, jak będziemy zaznaczać zadania główne, które będziemy wykonywać. Chciałem coś... Czemu mi się kamerka zawiesza? Nie wiem, czy... Nie wiem, o co chodzi z tą kamerką. Czekajcie. Na streamach trochę za dużo poddymialiśmy i kopałem tą kamerkę. Chyba się zepsuła. Na pomoc! Na pomoc! Chciałem powiedzieć, że przygotujcie się na serię bardzo... Bardzo taką, w której ja sobie będę siadał i cieszył się tym światem, czytał różne ciekawostki co do jednego tekstu. Będziemy bardzo szczegółowo przechodzić tą gierkę i bardzo szczegółowo się bawić. No i tyle. Tutaj bardziej się skupię na tym, żeby faktycznie grać, a nie nagrywać odcinki. To, że jest tutaj kamera, to jest tylko i wyłącznie przy okazji. Zazwyczaj jest odwrotnie, zazwyczaj staram się... Wiadomo, że jak kiedy nagrywa się materiał, trzeba odpuścić wiele rzeczy, skupić się na mówieniu. Często pomijamy i gdzieś tam przeoczamy różne teksty, przeoczamy różne rzeczy. A tutaj będę się bardziej skupiał na tym, żeby widzieć, co te postacie gadają i tak dalej. I różne ciekawostki, które mówią, i różne sceny, które się toczą, i różne... Mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Różne szczegóły, żeby nie pomijać ich. Twój koń zginął od razu. Aniżeli na mówieniu i prowadzenie odcinka. Aha.
Pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Pewnie, że tak. Parę koron zawsze się przyda. Tylko Mieszek akurat u mnie chudy. Wpierw Nilfgaardczycy część towaru zabrali, a teraz to... Życie uratowałem, ty. Kurwa, dowoz. Macie. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Tak. Tak, pewnej kobiety. Co cię to obchodzi? Czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale... Tu w Białym Sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Tam ledwie mnie drasnął, ale napiłbym się dobrej żytniej, takiej chłodnej, wiesz. O. To jedźmy. Ja się, bo ziomo dzwoni. Dobra, co tu się dzieje? Już nie wiem, która ma minuta odcinka. Wreszcie mogę pochodzić trochę, możemy jeszcze... A, nie za bardzo, możemy porozmawiać z kupcem. Możemy odpalić za tą mapę. Przeprawa przez rzekę, mamy jakieś rozstaje, mamy spaloną wieś i mamy... naszą główną misję, bez Jagres zaznaczoną. Kurczę, jest taki mod, zapomniałem go wgrać, ale może będę w trakcie rozgrywki w stanie zaimplementować ten mod. Nie chciałem za bardzo zmieniać rozgrywki, natomiast moglibyśmy dodać mod, który od razu zaznacza nam, jeżeli mamy kilkanaście misji, to nie musimy zaznaczać jednej i ta pokazuje nam, że tu musimy się udać, tylko żeby te wszystkie misje były od razu pozaznaczane, to będziemy jednocześnie mogli wykonywać trzy misje i nie będziemy musieli po kolei biegać z jednego końca mapy na drugi koniec mapy. Jak widzicie, mapa jest ogromna, to jest jedynie 1/20 tak naprawdę mapy. Mamy już chyba z 40 minut odcinka, ale głupio tak chcemy zakończyć, że i nic się do końca nie powiedziało ani nie zrobiło, więc chodźmy jeszcze do tej karczmy. Swoją drogą, Gryf tak blisko wsi, to dziwne. Witam, panie władzo. W lesie czy w górach to rozumiem, ale tu i jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę. Wszędzie trupy, smród krwi, spalenizny. Potwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach. Musimy uważać w tym Białym Sadzie i wyjechać, jak tylko się czegoś dowiemy. Zaludnione miejsca. Zbierzesz się do wioski. Pobierzesz się z ludzkich... oznaczone na mapie. Tablice ogłoszeń. Oczywiście, że tablice ogłoszeń. Tablice ogłoszeń... Nie tylko takie widzimy, trzeba jak najszybciej zbierać, bo tak jak mówię... O, ty gościu do Wiedźmaka, tak? Jak najszybciej musimy zbierać te zlecenie i je wykonywać, żeby mieć najlepsze armor, bo mnie kurwa gule będą rozdupcać. Będę 30 minut gameplaya zabijania guli robił, więc wolałbym czegoś porządniejszego. Bo coś, content jakiś. Chociaż Gryfa zabić albo coś. Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko Her, te merskie lilie. I mają tu wisieć. Tak myślałem, że właśnie, że to Temeria. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Nilfgaard to chyba czarni, nie? Czarne... O moim trupie. Uniformy, czarne zbroje i czarna flaga. Herby. Wiem, że tutaj... Odbili Temeria. O, coś. Widzieliście tego gagatka w tle? Wiedźminy? To jest bardzo ważna postać. Kto nie grał, to... Tam siedzi, tam. Jest. Na chwilę. Fakt, że to jest postać z dodatku. Że ta postać pojawia się tutaj w ogóle w podstawce. A dodatki wyszły dużo później z fajnym nawiązaniem. Siedzi to. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze Gryf nam się zaląkł. No a tu załatwić sprawę z panem Gryfem. Mieliśmy się z nim poznać. Wredna bestia. Wredna? Mało powiedziane. Biedną Lenę tak poszarpał, że biedaczka nad grobem stoi. No, ale dość o nieszczęściach. Czym mogę służyć?
Dla mnie wódeczka. A wy też się czegoś napijecie? To nie jak tak. O, handel, oczywiście. Pokaż na razie. Pokaż, co tam masz za szynkwasem. Poka, karty. Oj, tak, karty. Oczywiście, że będziemy grali w karty. Ziemniaki i tak dalej, nie wiem, czy to się przyda. Ja mam w ogóle siano, 280. Karty kupiłem od buta wszystkie. Żeby na pewno nie pominąć, oczywiście, że będziemy grali tutaj w, jak to się nazywa? W... No nie wiem, jak to się nazywa, ale w karty będziemy grali. Czy chcę kupić coś do jedzenia? Regenerację żywotności. No przydałby się skurczak, ale ile to kosztuje? 75? Nie, to żadnego kurczaka nie kupujemy. Składniki alchemiczne to na razie nie do końca wiem, czy mi się przydadzą, więc raczej nie, porozmawiajmy po prostu. Póki co to nie. Kiedyś tak jaki potwór gniazdo w okolicy łowił, to sołtys zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora o pomoc prosić. No, ale teraz sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. I co tam płotka kurwa robi? Zaczyna się. Spory tu ruch. Niezły ruch tu macie. Cały naród w drodze. Ten krewnych szuka, inny z dala od frontu bierze. A każdy zjeść musi, wypić, noc w cieple spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę. Póki co, owszem, ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. W takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czarni biel. Jechała od strony wierzbicy. Trochę mam wrażenie, że jest teraz za cicho. Ej, podkoszyłem na 90. Może nie, zostawmy na 80, natomiast dialogi by warto było podgłośnić. Teraz nie mogę kliknąć escape'a. Nie bzem jak restem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak. Ją ciężko zapomnieć. I klimat popsuty przez potkę. To inny wam pomoże. Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. Oj, popytamy. Dzięki. Tak. Dzięki, to wszystko. Widzę dżentelmena, który może mi pomóc tam. Z tym dżentelmenem pogadamy sobie w następnym odcinku. To, że jeszcze szykuje się dla nas jakaś scena. Pomóc ci z opatrunkami? Daj spokój, jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Yennefer. Tylko pamiętaj, lepiej żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Tak. Słyszałeś, że czarne już się po polach rozlazły i mierzą? Myślę, że damy radę, nie zwracać na siebie uwagi. Widzimy się w następnym odcinku. Odcinki codziennie, albo z Wiedźmaka, albo z innych gier. Na razie się trzeba rozkręcić. Mam nadzieję, że nie wyszedł odcinek tragicznie. Oddaję głos. Taranowicz, oddaję głos do studia. Ja mam widzowie. Zdaję, możecie zostawić. Właśnie na Twitcha.